jak odpowie Mox, Citko. Jest tam Kołesznikow. Makal, Makal, Makal i gol! 1-0 z najbliższej odległości pakuje futsalówkę do siatki Ołek Santre Kołesnikow. Próbę gry z pominięciem środkowej strefy boiska w wykonaniu ekipy z Chorzowa. Nie do końca zdają egzamin, a teraz Stefanowicz trafia do siatki. Wydawało się, że zatrzyma futsalówkę Burzej. Teraz uderzenie i w końcu przełamuje się klirek z Białymstoku. Biel trafia do siatki. Biel zdobywa swojego pierwszego gola w barwach Kliereksu. Dograna piłka w pole karne i mamy remis. Ależ zryw podopiecznych Andrzeja Szłapy. Seged i 2-2 w Białymstoku, jeżeli tak ma. 9 strzałów na bramkę, oddali już gospodarze, 24 goście. Mizgajski, poprzeczka ratuje, jeszcze poprawka dobitka Mizgajskiego, ale i tym razem. Najpierw Mizgajski, później Brodski próbowali szczęścia. Teraz jednak sam na sam z bramka z RL-em Kołesnikow i gol! 3-2 dla Moksu. A niewykorzystane sytuacje się mszczą. Debucki. Burzej. Dobry przerzut do Mizgajskiego. Mizgajski w pole karne i gol! Barański! On nie marnuje takich okazji. Klireks po raz kolejny doprowadza do wyrównania. Teraz podanie w pole karne. Jeszcze doszło tam do jakiegoś rykoszetu. Piłka jednak wylądowała pod nogami Kołesnikowa. Ten szuka swojego trzeciego trafienia w tym meczu i gol! Makal! Cóż za uderzenie z dystansu. Neme. Biel. Biel. I mamy samobuja w tym spotkaniu. Cóż tutaj się dzieje? Błyskawicznie Klireks doprowadza do remisu. Znowu Dewódzki przy piłce, mieli się teraz pozycją z Bielem, Mizgajski, jest tam cichy rykoszet, jeszcze Dewódzki, gol! Klireks po raz pierwszy prowadzi w tym spotkaniu. Pojawi się już Belzy na parkiecie jako lotny golkiper. Lisowski, Lisowski, ależ trafienie w samo okienko! Pakuje futsalówkę Lisowski, cóż za odpowiedź boksu i to na nieco ponad 120 sekund przed końcem tego meczu. 5-5 w Białymstoku. Citko ma trochę miejsca, nie zdecydował się uderzyć. Lisowski, Lisowski uderza, jeszcze Lisowski, gol! Lisowski 6-5. Cóż za końcówka tego starcia w wykonaniu Lisowskiego. Wrócił na stare śmieci i dzisiaj chyba z pola karnego i kończy się ten mecz. Niesamowita historia na kilka minut przed końcem tego starcia. Klireks pakował do swojego autokaru, do luku bagażowego, komplet oczek.